with no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj rozpoczynamy pierwszy vlogmas w 2020 roku. Wiem, że bardzo czekaliście na tą serię, ja też czekałam, po prostu już się nie mogłam doczekać od października, czekałam aż zaczną się vlogmasy, zbierałam dla was pomysły, zbierałam kalendarze, także myślę, że idealny moment rozpocząć, w końcu mamy dzisiaj 1 grudnia. I rozpoczynamy właśnie pierwszy vlogmas. W ogóle zobaczcie, przez ostatnie kilka dni była beznadziejna pogoda, a dzisiaj jest po prostu taka piękna, słoneczko świeci, ale może nie będę stała, bo nie będę mogła nic widzieć. Ale co, słuchajcie, pogoda dopisuje, mi humor też dziś dopisuje. Jest, słuchajcie, godzina 10:22, więc dość wcześnie rozpoczęłam tego vlogmasa. Co prawda mogłam zawsze rozpocząć wcześniej, ale to i tak jest całkiem dobry czas. I co, mam aktualnie angielski, ale stwierdziłam, że muszę już rozpocząć, bo już się po prostu nie mogę doczekać. Nawet na ten pierwszy vlogmas się dla was pomalowałam. Później już pewnie mi się nie będzie tego chciało robić, ale póki co się pomalowałam. I co, słuchajcie, zaraz wam pokażę, jakie mam kalendarze adwentowe. Trochę sobie pogadamy, popowiadam wam, jakie mam plany na te vlogmasy, jakie mam coś tam. Pierwszy vlogmas zawsze jest taki organizacyjne, więc co, wydaje mi się, że zaczniemy od kalendarzy adwentowych. To jest coś, od czego zawsze w sumie rozpoczynałam, dlatego rozpocznę też i dziś. Jeżeli widzieliście moją wyprawę do Niemiec, to wiecie, że ja tych kalendarzy mam 10, no w sumie nie wiem, czy to jest zaliczane jako kalendarz adwentowy, ale jeżeli tak, no to mam ich 10. I teraz na krótce wam powiem, taki właśnie czekoladowy, 3/4 moich kalendarzy właśnie było kupionych w Niemczech, następnie Tumblerone, czyli takie czekoladki, Ritter Sport, czyli też czekoladki niemieckie, proszę bardzo, pewnie wielu osobom znane, moja ulubiona Milka, Kinder, proszę bardzo, i to taki wielki, wziąłam największy, bo tutaj podobno są nawet całe jajka niespodzianki i no to jest po prostu genialne, także super. Kalendarz adwentowy z Harry'ego Pottera i proszę bardzo, to są skarpetki. Jeszcze nie mogę doczekać, aktualnie na scenie mam skarpetek, więc zaraz sobie założymy. Yankee Candle, czyli świeczki. I teraz przejdziemy do kalendarzy oczywiście z kosmetykami. Pierwszy to jest z Rituals i jest to kalendarz pielęgnacyjny. A drugi kalendarz, który mam, to jest podobny kalendarz, który miałam w zeszłym roku, tylko że edycja 2020 i jest to kalendarz właśnie z Maybelline. A więc co, muszę was gdzieś postawić i czas otworzyć te kalendarze adwentowe. W ogóle wiecie, co jest takie troszkę stresujące, że jakby uwielbiam nagrywać te vlogmasy i chcę, żeby z roku na rok były coraz lepsze. Także obawiam się, po prostu mam jakiś taki wewnętrzny stres, że jakby nie spełnię takich fajnych tych vlogmasów, nie zrobię ich takich super, a naprawdę mi na tym zależy, także muszę się trochę uspokoić, po prostu być sobą i nagrywać to, na co mam ochotę i tak dalej, i nie przejmować się tym. I zaczniemy, wydaje mi się, od kalendarzy z jedzeniem, czyli najpierw szukamy jedynki w Tumblerone. I proszę bardzo, jedynkę mamy tutaj na samej górze. W ogóle na moim kanale już się pojawiło otwieranie całego kalendarza z Harry'ego Pottera, z takimi jakby figurkami, takimi malutkimi, Funko Pop-upi. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam bardzo serdecznie. I dzisiejszą pierwszą rzeczą w kalendarzu adwentowym jest to najzwyklejsza czekoladka Tumblerone. Następnie mamy Ritter Sport i jedynkę mamy tutaj. I pewnie też to będzie taka zwykła, klasyczna, mleczna. Ta klasyczna, taka mleczna, nugatowa czekoladka. Lecimy z kolejnym kalendarzem, czyli chyba moim ulubionym. Boże, ja tą Milkę kupuję co rok i ona mi tak smakuje. No jest przepyszna, po prostu czekoladki są najlepsze. Bo ja mam wrażenie, że miałam identyczny wzór albo rok temu, albo 2 lata temu. Ale mniejsza z tym, bo tu już nie chodzi o sam kształt. Tam chyba w pierwszej była rolka. Tak mi się wydaje. Albo sanki. Nie, rolka. No tak, no Milka się za bardzo nie zmienia. Daje cały czas te same czekoladki, ten sam kształt i tak samo wyglądające, ale one są bardzo dobre, także ja nie narzekam. Ostatni kalendarz jedzeniowy chyba, tak, ostatni kalendarz jedzeniowy, czyli ten, który najbardziej już z racji mnie ciekawi, także jestem ciekawa, co będzie już w pierwszym okienku, może Kinder niespodziankę daje na zachętę. Proszę bardzo, moi drodzy,
mamy Kinder niespodziankę. Jestem ciekawa, czy na przykład te jakieś takie figurki, czy coś w tym stylu, czy one będą jakieś świąteczne, albo nie wiem. Dobra, i teraz słuchajcie, przechodzimy do kalendarzy niejedzeniowych, czyli kalendarze z kosmetykami, skarpetkami i z świeczkami. I wydaje mi się, że zacznę właśnie od świeczek, bo jestem strasznie ciekawa, co w tym roku Yankee Candle wymyśliła. W ogóle na nos może troszkę bliżej. Te dwa, one mają 12 okienek, więc albo będę otwierać co drugi dzień, albo wystarczy tylko tych kalendarzy do 12. Ale wydaje mi się, że będę otwierać może co drugi dzień, albo nie wiem. W sumie jeszcze zrobię, dobra, zobaczymy. Nie myślę na razie, o tym pomyślimy na jutro. A teraz otwieramy jedynkę. A jedynka jest tutaj, na samej górze. I ja nie wiem, jak ja to otworzę, bo... Okej, okay, i mamy tutaj taką małą... świeczuszkę. Ej, fajnie, podoba mi... O Jezu, jak pachnie. Ej, fajnie, podoba mi się, że tym razem Yankee Candle odeszły od tych takich podgrzewaczy, bo umówmy się, no po co komu podgrzewacze? Ja rozumiem, że do kominka dosyć w stylu, ale zapachowe podgrzewacze to dla mnie w ogóle nie ma sensu. Okej, okay, a więc pierwsza świeczka z Yankee Candle prezentuje się właśnie tak i jest to zapach... O Jezu, to jest po niemiecku niedobrze. Glistening Christmas Noel Brilliant. Tak, to jest właśnie pierwsza świeczka. Dobra, teraz jedziemy z kolejnym kalendarzem i jest to kalendarz ze skarpetkami z Harry'ego Pottera. A więc uwaga, otwieram. Jezu, już mnie całe paznokcie bolą, niedobrze. Tutaj wypada nam skarpetka z szóstki, jak widać, więc muszę ją wepchać tam do góry. Co prawda ona się nie trzyma, ale dobra, wyciągamy te, które są na dole, bo to najprawdopodobniej są te skarpetki. I mamy tutaj skarpetki z insygnią śmierci. Proszę bardzo, tak się prezentują i ja je od razu zakładam automatycznie. Proszę bardzo, tak się prezentują skarpetki na nogach i co? I bardzo fajnie. Ogólnie będą zarówno krótkie, jak i długie skarpetki. Te są troszeczkę dłuższe, ale to gdzie, bo w sumie dzisiaj jest tak zimno, to długie będą git. I co, lecimy od razu z kolejnym i zaczniemy, wydaje mi się, najpierw od Maybelline Ritual. Zostawimy sobie na koniec, na samym dole. O tutaj, także wyciągam. Niestety muszę sobie tak opołożyć, bo jakbym otworzyła tak o to, by mi się to wszystko zsunęło. I mamy dzisiaj, tak jak w zeszłym roku, Baby Lipsa. Tym razem jest to Baby Lips różowy. Ostatni kalendarz i jest to kalendarz z Rituals. I co? I szukamy jedynki. To jest coś szklanego. Czy to jest świeczka? O Jezu, pachnie świerkiem. Uwielbiam takie świeczki. Proszę bardzo, tak się prezentuje ta świeczka. Mamy właśnie, jest to zapach Savage Garden. Bardzo ładnie pachnie. Taka malutka, idealna do postawienia sobie gdzieś na parapecie albo coś w tym stylu. I został nam ostatni kalendarz adwentowy, czyli ten taki malutki. W ogóle jak ja to otworzę, to już będę musiała jakoś tak trzymać, żeby on mi się nigdzie nie wyrzucił, ani wiecie o co chodzi, bo to jest otwarty jakby taki kalendarz. I na pierwszym mamy rysunek prezenciku. Okej, moi drodzy, mam zaraz matmę, także na matmie akurat to muszę być, bo wiecie, na angielskim to jeszcze jakoś jak nie przeczytam jakiegoś tekstu albo coś, no to sobie zawsze na drogę. Ale matma to jest jednak matma i na matmie wolę jednak być i uważać. Także zaraz mi się zaczyna lekcja. Ej, co? A z wami się widzę. Wydaje mi się, że później zrobimy sobie jakieś śniadanko czy coś w tym stylu. Także... Chcieliście, żebym wam pokazywała moje posiłki na vlogmasach, także pokazuję śniadanie. To dzisiaj dwie kromki chleba, jeden z serem, drugi z szynką i pomidorem. No i co, właśnie zaczyna mi się matma, więc lecę na lekcję. Jeśli chodzi, tutaj jeszcze chłopaki gadają na Discordzie, także muszę wyciągnąć słuchawkę, żeby nie rozpraszało mnie. A więc jeśli chodzi o mój pokój, to jak wiecie, jeżeli oglądaliście poprzednie vlogmasy, to wiecie, że ja zawsze 1 grudnia dekoruję swój pokój, sprzątam i tak dalej. Ale z racji, że nie mogłam się doczekać i chciałam w tym roku już mieć przygotowane na vlogmasy, to pokój mam już posprzątany tak totalnie na błysk i mam też już udekorowane, także stwierdziłam, że nagrywałam wtedy, jak to sprzątałam, nie jakoś za dużo nie powstałby z tego osobowego
osobny filmik Clean With Me, tak jak na początku zamierzałam. Dlatego wstawię po prostu to do tego vlogmasa, jak sprzątam. I jak zobaczycie te urywki, to później pokażę Wam, jak wygląda cały pokój. Także oglądajcie. Ok, a więc widzicie mnie przebraną z racji, że przed chwilą właśnie skończyłam lekcję. Mamy godzinę 13:48 i słuchajcie, widzieliście przed chwilą wstawki, jak się uczyłam i jak wczoraj, czy tam, no, 3 dni temu sprzątałam. Więc jeszcze teraz pokażę Wam, jak się prezentuje mój pokój, właśnie posprzątany, już udekorowany. Pokażę Wam, zrobię taki mini room tour. Ok, no to tradycyjnie zaczynamy room tour od... Mam nadzieję, jak się nic nie zmieniło. Na górze tutaj mam klimatyzację, tutaj mam taką ramkę, taką pluszową z jakimiś tam zdjęciami z Instaxa. Idąc na prawo mamy tutaj to wielkie serce z różnymi napisami kocham cię w różnych językach. Lampę pierścieniową, tutaj mamy słonia, on wcześniej leżał na łóżku, ale z racji, że teraz mam jakieś poświąteczne poduszki i tak dalej, to tego jest już za dużo, więc leży on sobie tutaj z boku. Tutaj oczywiście taka pufka, taki jakby mały futerko, kocyk. Tak się prezentuje łóżko w świątecznym wydaniu. Tutaj na górze mamy tak jakby splątane takie puszki, one są z TK Maxa razem z lampkami. Na to mam taki jakby kocyk, on jest chyba z Pepco. Jeszcze na ten kocyk mam położony taki kocyk. On jest taki do przykrycia się, jak na przykład oglądam jakiś film, coś jest tu taki świąteczny. Jeśli chodzi o pościel, to muszę Wam pokazać tutaj. To ona jest taka biała w reniferki. Jeszcze ją będę prała przed samymi świętami, ale póki co sobie jest. Słoniu, możesz się tak nie rozwalać, tylko leżeć jakoś ładnie. Okej. Jeśli chodzi o poduszki, to mam dwie takie poduszki. One są praktycznie mnie co roku na vlogmasach. One są z Home & You. Do tego mam takiego, wow, piernika. On też jest z Home & You. W tym roku poduszka, którą kupiłam, z tyłu jest piżama. W tym roku poduszka, którą kupiłam, to jest taka Merry Christmas and a Happy New Year. I ona jest z Sinsay'a. Bardzo fajne poduszki ma, świąteczne Sinsay. Nie wiem, czy jeszcze ma, czy miał, ale bardzo fajne Sinsay Home ma. W ogóle nie wiedziałam, że Sinsay jest jak Sinsay Home, ale bardzo fajne poduszki ma, świąteczne, także polecam Wam. Za 15 zł tylko, chyba, że coś takiego, jakoś tak. Tam mamy odliczanie, już widzicie, jak jest ustawione 1 grudnia. Dwie takie złote choinki. Tutaj są LEDy, na oknie się nic nie zmieniło, wciąż mam naklejki już od 3 lat. Kocyk, to już Wam mówiłam, Aro. Tak się prezentuje lustro i ja w ogóle przebrałam się. Miałam Wam pokazać stylizację, więc teraz Wam pokażę, ale to nie jest jakaś taka, to jest taka typowa domowa stylizacja. Mam jakieś takie zwykłe shorty, takie kremowe jakby. One są z H&M i do tego mam bluzę z myszkę Miki. Taki domowy outfit. Tutaj na lustrze są lampki, z tyłu jakieś rzeczy. Tak, tutaj się to prezentuje, gwiazdka, renifer, W, tutaj mam choinkę, następnie mamy srebrny przycisk, proszę bardzo. Tutaj jest klatka Aro, nie patrzcie na ten syf, który ma tam Aro, sprzątałam mu przedwczoraj, ja mu sprzątam tak właśnie co drugi dzień, więc dzisiaj muszę posprzątać, także mu posprzątam. I co, tutaj mamy oczywiście kalendarze adwentowe, położyłam je na klatce, z racji, że Aro tutaj nie przeszkadza, on ich nie gryzie. Następnie toaletka. Na toaletce nie ma jakichś super ozdób, stoi tylko ten renifer. I co? Następnie, proszę bardzo, tak się... Jezu, jaki słodziak. Nie wierzę w niego. Tutaj mamy świeczki. Jeśli chodzi o świeczki, które tutaj stoją, to jeszcze zeszłoroczna. Ona, powiem Wam, że tak się długo pali. Ja ją tak często palę i długo, a ona cały czas jest pełna. Dzisiejsza świeczka z kalendarza, póki co ona tutaj stoi, ale pewnie później już nie będzie tutaj stała. Tak, i moja ulubiona, autentycznie ulubiona świeczka, którą teraz mam, to Sun & Fog.
I to jest świeczka z TK Maxx i pachnie tak cudownie. No, jak jakiś iglak, coś w tym stylu. No i tutaj tak się prezentuje. Tam jeszcze reniferek, tutaj jeszcze choinka i tutaj już nic większego nie ma. A tu jest jeszcze ten ostatni kalendarz adwentowy. Także tak by się prezentował mój pokój. Jeszcze później wam, halo, jeszcze później wam pokażę, jak on wygląda po ciemku, a póki co idziemy sprzątać, z racji, że my tak od gdzieś połowy listopada mamy takie wielkie sprzątanie domowe, jak zresztą co roku, po prostu co rok sprzątamy cały dom tak totalnie na błysk i moim obowiązkiem jest to, żeby posprzątać siłownię, także zabieram was ze sobą i idziemy sprzątać. Okej, moi drodzy, a więc za ten czas, co się nie odzywałam, to, muszę uklęknąć, to montowałam dla was część, przynajmniej połowę do tego momentu, którego teraz nagrywam, już vlogmasa, także chcę, tak jakby wiecie, sobie to rozkładać ten czas, żeby nie montować wszystko na jedną chwilę, bo jakby wiecie, ja też, mimo to, że jednak siedzimy w domu, to i tak mam szkołę, mam jakieś takie obowiązki domowe i po prostu chcę to sobie rozkładać tak, żebym nie musiała potem siedzieć po nocach, chociaż pewnie jak to w vlogmasach, na pewno coś takiego będzie. I co, przebrałam się, żeby, bo zaraz będę wychodzić właśnie na zajęcia, idę do Magnolii. I co? I mam na sobie tą samą bluzę, nie przebierałam jej, niech ona sobie zostanie, tylko zmieniłam spodnie na takie z dziurami. No i to naprawdę, tak naprawdę tyle, co zmieniłam. I takie są plany. No i oczywiście rurka, a potem drwal, już się nie mogę doczekać, drwalika. A to, co jeszcze muszę zrobić, to muszę umyć zęby. Tak, bo jadłam wcześniej jakieś tam słodkości z kalendarza adwentowego, więc muszę umyć zęby i założyć aparat. Okej, moi drodzy, a więc wróciłam przed chwilą z Wrocławia, znaczy przed chwilą. W sumie to już jakiś czas temu zdążyłam już zjeść drwala i się wykąpać, także no już jakiś czas temu. Ale tak jak widzieliście na zajęciach, dzisiaj było całkiem spoczko, co prawda nie jestem zadowolona zbytnio z tego treningu, nie miałam w ogóle przyczepności, nie mogłam jakoś, no ciężki dzisiaj był trening, ciężki, ale jakoś tam poszło, sami widzieliście. Bywało lepiej, jedne co to jestem zadowolona z jednego kombosa, może kiedyś jak się nauczę go tak, to wam pokażę. Ale co, wróciłam do pokoju i zrobiłam, słuchajcie, taki jakby, zrobię wam taki haul, w zasadzie, że kupiłam dzisiaj mega dużo świątecznych rzeczy, jakieś świąteczne piżamy, swetry, jakieś, no naprawdę dużo różnych fajnych rzeczy, ale nie będzie to już w tym vlogmasie, tylko będzie w drugim vlogmasie, z racji, że po prostu w tym mam naprawdę dużo już materiału, z racji, że jest to pierwszy vlogmas, w pierwszym vlogmasie zawsze jest dużo materiału, więc stwierdziłam, że po prostu ten haul zrobię wam jakby w drugim vlogmasie, także będziecie mogli wiedzieć, co mniej więcej będzie się na was szykować. I co, ja jeszcze wam pokażę, jak wygląda mój pokój, tak jak wam obiecałam, po ciemku, czyli ze zgaszonymi lampkami, jak już jest ciemno na dworze, bo wygląda to ślicznie. I będę szła spać. Let it snow, let it snow, let it snow.
Okej, moi drodzy, a więc co, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego pierwszego vlogmasa. Dajcie znać, czy coś takiego wam się podobało. A jeżeli jesteście nowi na kanale, to oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować, bo teraz tutaj filmy będą się pojawiać codziennie. I co, jeszcze coś, o czym nie wspominałam tutaj na YouTubie, a chciałam wspomnieć, bo wspominałam na Instagramie, to, że vlogmasy będą się pojawiały jakby z jednym dniem opóźnienia, z racji, że ja na przykład pierwszy vlogmas nagrywam 1 grudnia, więc ciężko by mi było wstawić tego samego dnia, co nagrywam, dlatego po prostu jest jednym dniem opóźnienia, ale te osoby, które oglądały już mnie wcześniej, to wiedziały, że ja tak zawsze robiłam. I oprócz tego filmiki będą się pojawiać w godzinach 15-21, czyli przed 15 filmu nie będzie, ale nie będzie też po 21, także w godzinach 15-21, coś takiego, mam nadzieję, że rozumiecie. No i co, ja wam przesyłam wielkie buziaki i widzimy się już jutro. Do zobaczenia, cześć!